walczak, znakomita sylwetka. Na pewno wielu zawodników mu tego zazdrości. Bardzo fajny facet, można z nim porozmawiać na wiele ciekawych tematów. Jedna z bardziej widowiskowych sylwetek chyba na świecie. Jest świetny kolega, oczywiście zawodnik uważam, że jest doskonały. Jest człowiekiem chyba dla mnie w trójce najbardziej ugodowych zawodników na świecie. Jak się chodzi do parkingu, widzi się Tomka, to jak to się mówi, gęba się śmieje. Nie ogór, bo ogór to był jakby młody. Z tego się dowiedziałem, więc tak, nazywamy Tomka kapitanem, więc zostańmy przy tym. Kapitan to nam gęba. Nikt tak nie jest jak on. Sympatyczna postać. Przede wszystkim kibice sobie by nie wyobrażali Sparty bez Tomka Jędrzejaka. Tu chyba mieszka Tomek Jędrzejak, z tego co mi się wydaje. Cześć Grzegorz. Cześć Tomek. Droga. No bardzo dobrze, słuchaj. Czarny charakter. Co? Działamy? Kręcimy? Wszystko kręcimy. No. Tomek, skąd ten żużel? Przecież ty miałeś być piłkarzem. No nie do końca, no wiadomo, gdzieś tam jako mały chłopiec grałem w tą piłkę nożną, tak jak każdy, bo to jest taka dyscyplina, gdzie można ją wszędzie uprawiać. Ale jeśli chodzi o żużel, no to też miałem wpajania od dziecka, gdzieś tam tata nas zabierał często na zawody do Leszna czy do Wrocławia, jeździliśmy praktycznie co 2 tygodnie na zawody i gdzieś przy tym żużlu zawsze byłem i gdzieś to pozostało. Poszedłeś do szkółki w Ostrowie Wielkopolskim i znalazł się ktoś, kto powiedział, no bierzemy chłopaka, bo to będzie przyszły mistrz Polski. No tak, trafiłem do szkółki jako 13-latek, ale jeszcze wcześniej przede mną zaczyna mój brat Darek, który dzisiaj jest moim mechanikiem. Trafiłem do szkółki do trenera Jana Grabowskiego. Mieliśmy dobre warunki, bo tutaj trener słynął z dobrego szkolenia młodzieżowców i dużo mieliśmy treningów. No i tak zaczęła się przygoda z żużlem. Wszyscy mówią, że ty masz niepowtarzalny, piękny styl. Skąd to się wzięło? Każdy z zawodników, którego pytałem o ciebie, to podkreśla. No to fajnie, że komuś się podoba to, co robię, więc no nie wiem skąd to się wzięło. Tego nie da się tak nauczyć i wytrenować. No, zawsze mi się podobała jazda Marka Lorama, tam gdzieś go naśladowałem. Nie zawsze to daje korzyści, że ładnie jadę, nie zawsze jest to skuteczne, ale cieszę się, że podoba to się kibicom i zawodnikom lub trenerom, którzy są fachowcami. To, co osiągnąłeś, to ile procent pracy, a ile procent talentu? Trudno mi powiedzieć. No, dużo pracy włożyłem w to wszystko. Tak naprawdę od 13 roku życia trenuję i to cała nawet moja kariera pokazuje na to, że to wszystko tak łatwo nie przyszło, że były sukcesy, później było oczekiwanie na kolejne sukcesy, na przykład brązowy medal Mistrzostw Polski zdobyłem w 2003 roku, a złoty 10 lat później. Zostałeś indywidualnym mistrzem Polski, wpisałeś się do historii polskiego żużla. Rok 2012 w Zielonej Górze. To jest takie spełnienie marzenia? Tak, no myślę, że jest to niewątpliwie mój największy sukces i ogólnie duży sukces. Jak zaczynałem karierę na żużlu, to nie myślałem, że kiedykolwiek zostanę mistrzem polskim. I z tamtej perspektywy pamiętam, jak to wszystko przebiegało, to prawie było niemożliwe, ale stało się inaczej, więc ciężka praca opłacała i jestem dumny z tego sukcesu.
moja córka. Cześć, Oliwia. Córka Oliwia. Cześć. A ja widziałem ciebie, jak z tatem byłaś na podium w Zielonej Górze. Byłaś dumna z taty, co? Tak. No. A słyszałem, że ty w ogóle jesteś, też idziesz w ślady taty i uprawiasz sport trochę inny, co prawda, bo biały. Dlaczego akurat tenis? No bo tenis mi się bardzo spodobał. No, tenis mi się bardzo spodobał i dlatego grałam w tenis. Robi postępy? No robi. Jak to dziecko z treningu na trening zaczyna lepiej grać. Na razie wiadomo, jest to forma zabawy. Tam nie wiążemy z tym jakieś tam przedziwne historie, nie? No nie gadaj, tato Radwańskich też nie wiązał, a wyszło co? A powiedz, jeździsz na zawody taty? Oglądasz? Tak. I jak to przeżywasz? No, tak pierwszy bieg bardzo mocno przeżywam, a później już jest lepiej. No powiedz, kogo lubisz jeszcze w drużynie? Jaką drużynę lubisz najbardziej? No jaką? Wytar. A kogo... No, oczywiście tato to tato, ale kogo jeszcze z innych zawodników najbardziej lubisz? Macieja Janowskiego, Taja Ufindena też lubię. Dzięki, miło było cię poznać. Cześć, Oliwia. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję również, do widzenia. W jednym z wywiadów na wręcz określiłeś taki roller coaster prawdziwy, ta twoja kariera. Tak, ja jestem specyficznym zawodnikiem, jest to mój tam mankament i walczyłem z tym wielokrotnie, jakoś tam starałem się to poprawić. Gdzieś tam moja psychika jest czasami rozwiana, jak sobie wszystko ładnie, dobrze poukładam w głowie i trafię w sprzęt, w formę, to jestem naprawdę dobrym zawodnikiem i skutecznym, a jak się zaczynają problemy, to też zaczynają się problemy mentalne i to widać później podczas meczów, czy nie ma takich wyników, jakbym oczekiwał. Ze swojej kariery, jak do tej pory, masz satysfakcję? Czy gdzieś tam pewien niedosyt, że może na przykład w tej karierze klubowej mogłeś więcej osiągnąć, a może w karierze międzynarodowej? No bo tak naprawdę raz byłeś tylko rezerwowym w Grand Prix. Tak, no czasami robiłem sobie takie podsumowanie mojej kariery, no z przebiegu tego wszystkiego, jak to wszystko się potoczyło podczas tylu lat ścigania. Gdzieś tam czasami sobie mówię, no zrobiłem tyle, ile mogłem, prawda? Być może więcej się nie dało. No, gdzieś tam te kontuzje, różnego rodzaju tam przypadki. Ale czasami też myślę o tym, że mogłoby to troszeczkę inaczej, że mógłbym więcej osiągnąć. Tak jak powiedziałem, ten przebieg mojej kariery trochę jest taki destrukcyjny wręcz. Tutaj osiągam jakieś dobre wyniki w lidze, jestem piątym czy tam siódmym Polakiem według średniej, a nagle nie mogę zdobyć powyżej 10 punktów, tak jak w tym roku załóżmy, że nie jestem zadowolony z siebie, ze swojej postawy i to jest dosyć męczące, bo człowiek wiadomo, pracuje, trenuje, wszystko robi, żeby było lepiej, a nie zawsze wychodzi. No myślę, że kariera międzynarodowa w ogóle mnie nie wypaliła, bo tak naprawdę poza granicami kraju nic nie osiągnąłem i raz tylko udało mi się być drugim rezerwowym, jeśli chodzi o SIG Grand Prix. Byłem wtedy bardzo blisko, żeby być w ogóle pełnoprawnym zawodnikiem. Wtedy to był chyba bodajże 2008 rok, też Zielona Góra, Grand Prix Challenge. I jednego punktu mi zabrakło, żeby być pełnoprawnym zawodnikiem. Tomek, ty masz w środowisku, funkcjonuje twój pseudonim Ogór. Tak. To Maciek Janowski mi powiedział, spokojnie z tym Ogórem, bo teraz to jest kapitan. Ogór to był kiedyś. Więc ja nie wiem, czy ty na przykład akceptujesz cały czas ten pseudonim, czy nie i skąd to się wzięło? Ach, z tym Ogórem tych pytań było dosyć dużo na ten temat. Powiem krótko, no tak naprawdę to przeszło z mojego najstarszego brata pokoleniowo. No, średni Ogór, młody Ogór i tak zostało
zostało do dzisiaj. Czy akceptuję? Myślę, że wolę... Musisz się pogodzić. Muszę się pogodzić, że jestem dzisiaj, że tak powiem, bardziej doświadczony. Nie wiem, czy to do końca mi pasuje, czy nie, ale nie mam nic przeciwko. Darek, dużo pracy w warsztacie. Cześć w ogóle. No oczywiście, w warsztacie jak zawsze jest dużo pracy, także można powiedzieć, że codziennie tutaj coś działamy. A jakim szefem jest Tomek? W związku z tym, że jest twoim bratem, to macie taki układ mega przyjacielski, czy właśnie nie? Brat bratu zawsze jakby może więcej powiedzieć, może się bardziej bezpośrednio zwrócić do niego. I jeśli chodzi o te krytyczne słowa i jakby tam słowa tam pochwały czy tam uznania. Natomiast Tomek jest generalnie szefem wyrozumiałym, na nasze jakieś tam pomyłki potrafi, jeżeli one nie wpływają jakoś znacząco na wynik, no to potrafi być wyrozumiałym szefem, także, ale też jest wymagający. Ufa wam bezgranicznie, czy tam jednak tak znaczy, lubi troszeczkę poprawić po was? Nie, generalnie zawodnik mechanikom musi ufać, bo sam nie byłby w stanie jakby dopilnować wszystkiego. Tej pracy wokół motocykli jest tak dużo, że musi ufać swoim mechanikom. Ile czasu spędzasz tutaj, żeby to wszystko grało tą kolę później na torze? Dzień przed meczem ligowym to spędzamy praktycznie cały dzień, od rana do wieczora. Motory po treningu są wszystkie rozbierane, że tak powiem, do zera, do naga, są myte tutaj obok na myjce. Każdy element jakby jest tam oglądany, przeglądany, który się nadaje do wymiany, to jest wymieniane. Wszystkie części mamy w szafkach, także wszystkie części, które są potrzebne do bieżących napraw, wymian mamy na bieżąco. Także mamy ten komfort i spokój, że niczego nam tutaj nie zabraknie. Powiedz Tomek, co byś jeszcze chciał osiągnąć na żużlu? Z drużyną. Chciałbym ze drużyną osiągnąć z Wrocławiem, zdobyć jakiś medal, więc... A stać was na medal? Stać Spartę Wrocław na medal? Czy bujasz w obłokach teraz? No teraz trochę bujam, bo wiadomo jaka jest nasza sytuacja teraz obecnie. Ale skład macie niezły. Skład jest niezły. Zawsze jeździłeś fair? Nigdy nie, gdzieś ci nie... Po głowie nie chodziło, że skoro ktoś mnie nadepnął na odcisk, to ja mu odpłacę w następnym biegu. Różnie bywało. Też czasami jeździłem ostro i gdzieś tam potrafiłem i przyblokować, czy tam wywieźć zawodnika. Szczególnie jak byłem młodym zawodnikiem, juniorem, to byłem taki trochę... nie miałem dużych umiejętności, a wszystko chciałem wszystko od razu, że tak jeszcze powiem. Jeszcze jak miałem długie włosy, to miałem takie akcje różnego rodzaju, gdzieś tam na siłę pewne rzeczy robiłem. Ale gdzieś tam ukierunkował mnie, dużo rozmawiałem, później trafiłem do Częstowy, nie wiem czy pamiętasz, i pamiętam kiedyś taką akcję jakąś, nie wiem czy że nie pamiętam, Jacka Goloba gdzieś tam wywiozłem dosyć ostro, oni tam na Anicy podbiegli do mnie i mi pogrozili troszeczkę, no i wtedy pamiętam Sławek powiedział, że Drabik mi powiedział tak, żebym szanował rywali, bo kiedyś może to ciebie spotkać i tak naprawdę my wszyscy jedziemy na tym samym wózku i nie na tym polega, żeby robić krzywdę komuś kosztem tam jednego punkta. To ważne. Też chyba ważnym człowiekiem w twojej karierze jest Marek Cieślak, u którego pracowałeś, trenowałeś wsparcie. Opowiedział nam niesamowitą anegdotę o rowerach. Na kolarzówce mało który zawodnik chyba o wiele młodszy od Marka Cieślaka jest w stanie mu dorównać. A jako trener, czego on cię nauczył? No, trener Marek Cieślak jest specyficznym trenerem i jak widać dobrze robi to, co robi. Nie? Czy wyniki mówią same za siebie, czy w reprezentacji, czy w klubach. No, miałem tą okazję i jeździć pod skrzydłami trenera Marka Cieślaka i dużo mnie nauczył. Ma takie wyczucie, trener ma takie wyczucie, wie kiedy zwrócić uwagę, kiedy zmobilizować, kiedy wyłagodzić. Miałem okazję parę lat jeździć właśnie we Wrocławiu pod jego skrzydłami i z tej współpracy ja jestem osobiście bardzo zadowolony i wiele mnie nauczył. A chciałbyś jeszcze raz wybrać się z nim na przejażdżkę rowerem? Pewnie myślisz o tej przejażdżce na obozie. Tak, tak. Słynny. Na Hel. Z Cetniewa. No, to było razem prawie 70 km. A to chłopaki nie jeżdżą tak, nie? Jak człowiek jeździ cały czas, to jest co innego.
to powrót był makabryczny. Z tego co pamiętam, to tak po iluś kilometrach co chwilę ktoś odpadał. No, a ja i Jeleń, Daniel Jeleniewski, pojechaliśmy dalej. Nie? I to więc to nas dużo kosztowało tak naprawdę. Pamiętam, jak już było niedaleko tego ośrodka, gdzieś ten ośrodek gdzieś tam było widać, ale już byliśmy tak wyczerpani, że schodziliśmy z tego roweru, prowadziliśmy ten rower, schodziliśmy z powrotem, już taka fata morgana, już szliśmy do przodu, jechaliśmy do przodu, a to się w ogóle nie zbliżało. Ośrodek się oddalał. Byliśmy wyczerpani, naprawdę, nogi mi się trzęsły, byłem głodny. Przyjechali za jakiś czas, ja już obiad zjadłem, wykąpałem się, patrzę, przychodzą, stoją pod windą, ja akurat zjeżdżałem. Wyglądali jak nurkowie, jakby do wody ich wrzucił. Ja mówię, chłopy, co jest? Wtedy Ogór powiedział to, co ja pamiętam. Trener, szarpnąłeś naszymi organizmami dzisiaj. To było, tak jak powiedziałem trenerowi, szarpnął naprawdę naszymi organizmami. Powiedz mi o tych twoich piłkarskich pasjach. Interesuję się piłką, oglądam. Mistrzostwa świata oglądasz. Oglądam mistrzostwa, jeżdżę na mecze. To zarywasz noce, te transmisje o północy też oglądasz? Tak, jak są ciekawe, to oglądam, bo... No bo żeby się później nie odbiło na formie na torze. Że jedziesz niewyspany, słuchaj. To odsypiam, ale tak jak powiedziałem, interesuję się piłką, gdzieś tam nawet czasami wyjeżdżam oglądać, gdzieś tam wiążę podróż na przykład z zwiedzeniem jakiejś ładnej stolicy z meczem piłkarskim. No, gdzie byłeś? Miałem okazję być w Madrycie na meczu, w Barcelonie na meczu ligowym, czy w Londynie, na Chelsea Londyn, czy na meczach reprezentacji Polski, jak było Euro, na Lecha Poznań jeżdżę czasami, więc... No tak, jeśli mówi się w Polsce dwie najpopularniejsze dyscypliny sportu, piłka i żużel, no to jesteś takim człowiekiem, który idealnie łączy te dwie dyscypliny. Tak, ogólnie ja, mój tryb życia jest taki sportowy, od samego początku gdzieś tam interesował mnie różnego rodzaju dyscypliny, sport cały czas jest w mojej rodzinie. Karate trenowałeś? Trenowałem karate, nawet dobrze mi szło, tam doszedłem aż do zielonego pasa. W jakim stylu? Karate Shotokan. I w pewnym momencie gdzieś tam zrezygnowałem z tego na rzecz żużla. Tomek, no to w takim razie trzeba, jak to mówią w kabarecie, charatnąć w gałę. Idziemy charatnąć w gałę. Polska-Argentyna. Polska-Argentyna, okej. Okay. Zagramy. Zagramy, nie? Polska-Argentyna. Polska-Argentyna. Lewandowski. Maradona. Dycha w końcu. Gramy do 2-3 goli, tak? Zobaczymy, jak będzie szło. Możemy zrobić, do czego? Ty rzucasz. Ja rzucam wolny. Dobry w defensywie, nie? Takie obrońcy mi potrzeba. Jest! O, jest! Brawo! To była akcja sezonu. Tego Maradona nawet by nie zrobił. I oto jest nasz bohater dzisiejszego odcinka. Turbo kozak żużlowy. Dobra, druga połowa. Jak będzie remis, to karny. To karny, no. Ja czekam na strzały. Dobrze, bramkarz. No jeszcze puści, Darek, nie? Nie ma. Uwaga, ja już tam nie idę. Jest! Spalony. Nie. Jaki spalony? Lewandowski. Patrz. No i teraz złoty gol. Nie, brachol. Nie, to nie jest brachol, to jest bramkarz. Teraz złoty gol. Zapięty jest. Głowy żużlowy. Zawzięty. Brat! Lewa co? Polska wygra z Argentyną, przecież to jest nieprawdopodobne. No i tego w jakimś kosmosie tego bym nie pomyślił. Tego nam trzeba. Gratulacje. Ja nie miałem dzisiaj. Ale szarpnęliśmy organizmami, co? Szarpnęliśmy jak za trenera. No. Dobra, dzięki. Polsko!
Polska! Tomek, ja już w rewanżu z tobą w koszan. To ja dziękuję. Nie, możemy w szachy się umówić. Chcielibyśmy, żebyś nam pokazał, w którym miejscu wytrenowałeś ten swój nieprawdopodobny, słynny już styl. Dobra. Podobno ten tor, to czujecie się... Jakbyś był zawodnikiem Pool Pirates, podobno. Tak, tak. To jest właśnie ten tor, o którym mówiłem. Jestem jego rekordzistą, ponieważ tylko ja na nim jeżdżę. Ten tor ma 60 metrów. Sami go tutaj budowaliśmy. Oczywiście to jest taka prowizorka, ale można fajnie tutaj się pobawić, powyginać. Jest to dobry trening, tak jak wspomniałem. Co wtorek nie ma Ligi Szwedzkiej. Przyjeżdżam tutaj. Nie płacą mi za punkty, trenuję. Trenuję tutaj bardzo ciężko. Czyli jak ktoś chce jeździć tak jak, mieć taki styl jak Tomek Jędrzejak, to powinien sobie od ciebie pożyczyć od czasu do czasu tutaj tor. Zapraszam, jeśli ktoś będzie chciał jeździć, nie ma problemu. Jest tu naprawdę dużo gimnastyki i zabawy, aczkolwiek trochę trzeba się wjechać, żeby sobie pojeździć. Zrób show! Zapraszam, przebieram się. Tak, to są takie urywki z mojego dzieciństwa, nie? Jakieś wariactwo, o co tu chodzi? Co ci to daje najbardziej? No daje mi, że mam ten kontakt z motocyklem i balans ciała i gdzieś to wyczucie tego motocykla, prawda? Ale to chyba nie każdy zawodnik z ligi by sobie tutaj poradził, co? Myślę, że tutaj by musieli się mocno natrenować, wjechać, żeby tu w ogóle wprowadzić motocykl w ten poślizg kontrolowany. Dobry zawodnik dałby sobie radę. A ile razy zdarzyło ci się wylecieć przez te opony? No praktycznie co trening zdarza się jakiś tam jakiś wypadek i gdzieś tam czasami za te opony wylatuje. Praktycznie co trening. A to jest w ogóle tor crossowy, tak? Tak, to jest tor crossowy. Tutaj dzięki uprzejmości klubu motocrossowego ostrowskiego miałem możliwość zrobienia tego toru i mam możliwość jeżdżenia. Bo ty na krosie też jeździsz. Też jeżdżę tak przed sezonem, przede wszystkim przed sezonem, jak jest zakończony taki sezon przygotowawczy, ogólnorozwojowy, wsiadam na krosówkę, ten tydzień czasu sobie pojeżdżę i tak wygląda mój kros w moim wykonaniu, więc za dużo nie, tutaj sobie częściej jeżdżę, jeśli oczywiście pogoda na to pozwala, trenuję. Liga Szwedzka we wtorek, zapraszam, 19. A zawodnikom z crossa się podoba? Tak, oczywiście, jest na co popatrzeć. No i widać, że ciężko pracuje nad tym motocyklem, nad balansem i życzę mu tylko sukcesów, bo jest też ostrowianinem. Jeszcze raz się karnę tak dla siebie i... Dobra. Biegi nominowane, ja jadę w 15. Dobry dzień dzisiaj miałem. Thank you.
wszystkiego dobrego. Śluby, rozwody, trening na krosie. Na wszystko. To był dzień. No mam nadzieję, że pokazaliśmy troszeczkę inaczej życie żużlowca z innej strony. Do tego trochę żużla, treningu, no. Piłki nożnej, koszykówki, więc... A bez ciebie, Darek, nie byłoby tych sukcesów. No, jakby nie tak było. To już bywa, no. Tak to już jest. Panowie, to jak my mamy w ogóle do tej Warszawy dojechać? No, Grzegorz, no wy tutaj na Warszawkę w prawo, a my jak zazwyczaj, w lewo, jak na żużlu. Jak na żużlu, całe życie w lewo. Tomek, dziękuję serdecznie spotkanie. Bardzo. Dzięki, Darek, dziękuję bardzo. Czarny charakter. Dzięki, panowie. Na razie. Szerokości. Czym to pachnie?